dzisiaj mamy wyjątkowych warsztatowiczów, bo żołnierze Armii Amerykańskiej. Grupa blisko 20-osobowa maluje biskwity, sami sobie przygotują kubki, my je wypalimy w piecu, poszkliwimy. No i mam nadzieję, że będą pić kawę, herbatę z tych kubków i będą zawsze ciepło wspominać Bolesławiec, miasto ceramiki. Zajęcia prowadzi pani Edyta Orlińska, znakomita nasza artystka. Właśnie znajdujemy się w pracowni pani Edyty. Pracownicy boku pomagają, asystują. No nie jest to taka łatwa praca, stempelkami ozdobić biskwity, ale tu już po tym, co widzę, to muszę powiedzieć, że żołnierzom idzie bardzo dobrze.